Raczej przyzwyczailiśmy się do tego, że procesory w komputerach mają 2, 4, 8 czy nawet 24 rdzenie. Ale przecież nie zawsze tak było. Przez długie, długie lata procesory w naszych zwykłych komputerach stacjonarnych miały przecież tylko i wyłącznie jeden rdzeń. I to sprawiło, że jakiś czas temu zacząłem się nad tym zastanawiać. Jaki był ostatni jednordzeniowy procesor, który mogliśmy pójść i kupić w sklepie? I tak się składa, że właśnie kupiłem taki jednorodzeniowy procesor i dzisiaj sobie zobaczymy, jak on w ogóle się trzyma i kiedy debiutował. A tak naprawdę to was troszeczkę okłamałem, ponieważ do tego dzisiejszego filmu kupiłem dwa procesory, ostatni jednorodzeniowiec Intela i ostatni jednorodzeniowiec od AMD. I dzisiaj sprawdzimy sobie, jak to by było używać tego ostatniego jednorodzeniowego procesora w 2023 roku. Czemu ja sobie zawsze wymyślam takie filmy? Tylko po to, żeby cierpieć. Ale słyszałem, że wy jako widzowie lubicie takie nie do końca poważne eksperymenty, więc no, dla widza zawsze warto. Ale po kolei. Jeżeli faktycznie chcemy mówić o ostatnim jednorodzeniowym procesorze, który był powszechnie sprzedawany w sklepach i który mogliśmy faktycznie pójść i kupić, to był nim procesor Intela. A tak naprawdę cztery ostatnie Celerony na soket 1155. Mi udało dorwać się prawie ten najmocniejszy wariant, czyli Celerona G465. I tak ten procesor ma. Jeden rdzeń o zawrotnym taktowaniu 1,9 GHz i bazuje na architekturze Sandy Bridge, czyli no tej co kultowy i5-2500K czy i7-2600K. I na pocieszenie tego, że mamy tutaj tylko i wyłącznie jeden fizyczny rdzeń, dostaliśmy Hyperthreading, więc ten procesor ma jeden rdzeń, ale dwa wątki. I co ciekawe, to ten Celeron G465 debiutował pod koniec 2012 roku, a Intel klepał te procesory aż do końcówki 2013. No i jak można się spodziewać, to nawet w tym 2012 czy 2013 ten procesor no nie rozpieszczał, jeżeli chodziło o wydajność, prawda? Po co w ogóle ktoś nawet te 10 lat temu chciałby kupić taki procesor? No, te procesory przede wszystkim nigdy nie były skierowane do komputerów, które były no, dla graczy, tak? Te procesory były skierowane dla osób, które potrzebowały naprawdę bardzo podstawowego komputera do prostych zadań. No bo wiecie, przysłowiowa pani Krysia z urzędu nie potrzebuje i5 czy i7 do edycji prostych dokumentów w Wordzie czy obsługi małych arkuszów w Excelu, prawda? O, albo lepiej, kojarzycie jak w niektórych takich większych sklepach sprzedawcy mają dostęp do takich komputerów, gdzie sobie sprawdzają status zamówienia albo stany magazynowe? No to często właśnie na takich komputerach działał Windows Embedded, no i była uruchomiona tylko i wyłącznie jedna aplikacja, więc no tam nie trzeba było żadnego demo na prędkości. A ten procesor był wyceniony na zaledwie $37, gdy był nowy i dodatkowo wciągał zaledwie 12 W mocy pod pełnym obciążeniem, więc no, do określonych zastosowań on był naprawdę całkiem sensowny. No i sprawdźmy, jakie byłoby to doświadczenie, gdybyśmy właśnie tego Celerona chcieli używać na co dzień, jako naszego jedynego komputera. No i tak, po uruchomieniu Windowsa 10 dostaliśmy to, czego się spodziewałem, obciążenia na 100%, bo Windows oczywiście zaczął zaciągać wszystkie aktualizacje. No i to jest moment, w którym ten procesor już leży i kwiczy. I część z was mogłaby się ze mną kłócić, że ej masło, ale to w sumie powinieneś Windowsa 7 zainstalować. Technicznie tak, pewnie troszeczkę mielibyśmy lepszą responsywność, ale pamiętajcie o tym, że ten system nie jest już wspierany, a gdy chcemy faktycznie sobie zrobić takie doświadczenie, jak to by było używać go w 2023, no to Windows 10 jest po prostu zdecydowanie lepszym pomysłem. No i właśnie, gdy aktualizacje się zrobiły, to hej, system wcale nie żyłuje jakoś mocno procka. I tak naprawdę to Windows 10 w połączeniu z SSD-kiem działa rozsądnie. Jasne, nie jest to żaden demon prędkości, ale tak naprawdę to nawigowanie po folderach, odpalanie Windowsowych aplikacji jest, kurde, akceptowalne.
aktualne i na upartego do edycji dokumentów by się to nadało. Jedna rzecz mnie mega rozbawiła, bo wystarczyło, że zacząłem energicznie ruszać myszką i kursorem na pulpicie i mieliśmy procesor już żyłowany na 50%. Albo lepiej, jak najeżdżałem na ikonki, to użycie wzrastało do 100%. Fantastycznie. No a jak sobie radzi taki Celeron z przeglądaniem internetu? No, bez szału, ale na upartego by się dało. YouTube się wczytuje i możemy przykładowo oglądać sobie filmiki w 720p, co jest spoko. Natomiast przełączenie na 1080p powoduje już gubienie klatek, ale tak ogółem, całość strony jest mega ślamazarna. Ba, nawet moja strona, która jest giga podstawowa, potrafi spocić ten procesor, a tam praktycznie nic się nie dzieje poza kilkoma obrazkami i tekstem. Przeglądanie większych stron, takich jak Morele, jest możliwe, ale po prostu niewygodne przez to, że musimy tak długo czekać na każdą akcję. No i chciałem też sprawdzić, jaki ten procesor ma wynik w Cinebenchu R23. I teraz wam jako widzom daję chwilę, żebyście się mogli zastanowić, ile ten potwór mógł wyciągnąć w Cinebenchu R23. Gotowi? Więc uzyskałem 421 punktów, czyli mamy tutaj wynik porównywalny do najlepszego procesora na świecie, czyli E8400. No i tak, pewnie nie dalibyście mi żyć, jakbym nie spróbował odpalić jakichś gier na tym procku, prawda? No i tak, mógłbym sobie zrobić tutaj totalne jaja, wrzucić RTX 4090 i tak dalej, tylko że to jest tak duży overkill, że nawet moja głowa nie jest w stanie tego przetrawić, więc finalnie wybrałem sobie RX 470, który i tak będzie zdecydowanie za mocny do tego procesora, co zresztą sami zobaczycie za chwilę. Zacznijmy od czegoś bardzo podstawowego, gry Indie Into the Bridge. No i w tej grze procesor był żyłowany na 100%, ale hej, mieliśmy momentami nawet ponad 100 klatek. Ale kurczę, czy robi to wrażenie w grze, która ma pixelartową grafikę? No, nieszczególnie. Dobra, a weźmy coś starszego, co było pisane jeszcze z myślą o jednorodzeniowym procesorze. GTA San Andreas, szczerze, działa całkiem dobrze, bo mówimy tu o 50 czy 60 klatkach. Jak dla mnie, gitara i w sumie ten procesor w tym tytule nie jest wykorzystywany na 100% i w sumie ma to sens, bo to jest gra, która na peceta wyszła w 2005 roku. No dobra, a czy zadziała League of Legends? No, sam launcher już dość mocno lagował i dawał wycisk temu procesorowi. Podczas wczytywania gra się wywaliła, ale na całe szczęście po odnowieniu połączenia się załadowała i byłem zaskoczony, że na średnich ustawieniach w początkowej fazie gry mieliśmy 40 czy 50 klatek, ale gdy na linii pojawiły się miniony, to wartość spadła do 20 klatek. Auć. No to może Minecraft? No cóż, on wygląda jak pokaz slajdów z PowerPointa, nawet na dwóch ciankach renderowania. Gdy poczekałem troszeczkę, żeby świat się wygenerował i ograniczyłem ilość klatek na sekundę do 30, to prawdę mówiąc, całość się troszeczkę ustabilizowała, ale nie powiedziałbym, że Minecraft jest jakoś szczególnie grywalny. Pół żartem, pół serio pomyślałem, że odpalimy też CSGO i poza tym, że CS de facto bardzo długo się ładował, to w rzeczywistości na mapce benchmarkowej działał lepiej niż się spodziewałem. Okej, mamy tu tylko 20 klatek na sekundę średnio, ale prawdę mówiąc spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. I no w rzeczywistości jest dużo gorzej, gdy połączymy się do normalnego deadmatcha, bo tam mamy już może 3 klatki na sekundę i gra ma giga statery. No i to jest pewnie moment, kiedy większość z was pomyślała: masło, overclock, dawaj, wyciśnij z tego jednorodzeniowca tyle, ile się tylko da. I tak, wpadłem też na ten pomysł, ale muszę troszeczkę wasz entuzjazm ostudzić. No niestety Celeron ma zablokowany mnożnik. Takiego konwencjonalnego podkręcania, jak większość z was myśli, nie da się tutaj zrobić. A szkoda, bo coś czuję w moczu, że ten procesor faktycznie nieźle by się podkręcił. Ale to nie znaczy, że nie możemy nic zrobić, bo możemy oczywiście ruszyć troszeczkę szynę naszej płyty głównej i tak też zresztą zrobiłem. U mnie na płycie głównej udało się ustawić szynę mniej więcej na wartość 106,5, co skutkowało tym, że procesor miał finalnie taktowanie 2034 MHz, czyli podbiłem zegar o zaledwie 134 MHz. W przeliczeniu jest to jakieś 7%. Jest to o tyle zabawne, że przez to udało mi się niemal pobić rekord świata, który na HWBocie w Cinebenchu R23 wynosi 467 punktów, a ja
miałem 451, więc wcale nie aż tak daleko. Ale to nie koniec, bo jeszcze przecież mamy tego drugiego jednorodzeniowca, tym razem od AMD. I co to jest za procesor? Dokładnie jest to AMD Sempron 140. On bazuje na architekturze Sargas i jest na socket AM3. AMD wypuściła ten procesor w 2009 roku i de facto o 3 lata szybciej skończyli oni z jednorodzeniowcami niż Intel. I według specyfikacji, którą znalazłem w internecie, ten procesor miał mieć maksymalne taktowanie 2,7 GHz, ale co ciekawe, moja płyta główna ustawiła mu zegary na 3,4 GHz. Nie wiem, czy tutaj stał się jakiś automagiczny overclock, czy po prostu specyfikacja, którą ja znalazłem w internecie, była błędna. Ale tak, nie zmienia to faktu, że jest to oldschoolowy procesor z jednym rdzeniem i jednym wątkiem. Tak jak też słusznie możecie się spodziewać, przez to, że jest to procesor, który jest starszy i przez to, że jest to procesor, który nie ma hiperwątkowania, to no jest jeszcze słabszy, nie? I to też przekłada się na użytkowanie. Windows jest jeszcze mniej responsywny niż na Celeronie. Ruszanie kursorem obciąża procesor na 100%, co niezmiennie wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Pierwszy raz chyba w ogóle widziałem, żeby tekst w ustawieniach Windowsa tak długo się ładował, albo że po kliknięciu w kafelek odpala się cała animacja i dopiero po sekundzie odpala nam się odpowiednie menu. No i siłą rzeczy przeglądanie internetu wypada jeszcze słabiej niż na Celeronie. Nie da się tutaj odpalić nawet YouTube'a w 480p. Pozostałe strony działają też odpowiednio wolniej niż na Celeronie. W Cinebenchu R23 mieliśmy taki wynik, no i jak mówiłem, jest to wartość gorsza niż w przypadku Celerona. Natomiast Into the Breach na tym Semproniku działa, jednak klatek na sekundę mamy zdecydowanie mniej, bo maksymalnie mamy tutaj okolice 60, ale gra byłaby grywalna przez to, że jest turową strategią. Niestety San Andreas z jakiegoś powodu wywalało się po tym, jak próbowałem zacząć nową grę, więc coś tutaj poszło mi nie tak. No to może League of Legends? Tutaj nawet dodawanie botów w launcherze jest problemem dla tego procka i niestety gra się nie odpala. W sensie trochę się odpala, bo po 10 minutach miałem czarny ekran z kursorem, więc A Minecraft? Odpala, ale chodzi gorzej niż na Celeronie, nawet po zablokowaniu klatek, ale hej, uruchamia się, więc święćmy małe triumfy. CSGO w samym menu głównym był tak wolny, że nie wiedziałem, czy w ogóle uda mi się ustawić najniższe ustawienia i wczytać mapę. Ku mojemu zaskoczeniu po kilku minutach się to udało, ale efekt jest nieszczególnie satysfakcjonujący. Możemy tutaj wyciągnąć 12 klatek, więc CSGO raczej pograć by się nie dało, ale hej, uruchamia się, a to już coś. No i z racji tego, że San Andreas nie działało, to odpaliłem Most Wanted'a z 2005 roku i on akurat działał dobrze. Moim zdaniem spokojnie można by go było przejść na takiej konfiguracji, chociaż i tak raz na jakiś czas zdarzał się stutter i delikatne przycięcie. Czy da się używać jednorodzeniowego procesora w 2023? System operacyjny się uruchamia, programy też się uruchamiają i jeżeli lubicie cierpieć, to właściwie czemu nie można używać. Nie zmienia to faktu, że raczej nikt z Was nie powinien używać takiego procesora. Co zabawne, ten Celeron, którego ja testowałem na portalach aukcyjnych, kosztuje około 25 zł, bo był to rzadki procesor po prostu. A za 4 albo 5 zł możecie kupić i trójkę drugiej generacji, która ma 2 fizyczne rdzenie i do tego ma hiperwątkowanie, czyli w sumie mamy 4 wątki. Nie dość, że jest to tańszy procesor, gdybyście chcieli go kupić, to jeszcze będzie z 2 razy wydajniejszy. A może to jest koncept, żeby kupić najtańszy procesor, jaki się da i zobaczyć, jak on będzie działał. Tymczasem żegnam się z Wami, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos.